Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora. Dzień dobry. Nazywam się Marta Greliak-Telesińska. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Aleksandra Szarłat. Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Dziennikarka, pisarka, autorka książek takich jak Pierwsze Damy Rzeczpospolitej, Świat Andrzeja Fidyka czy Celebryci z tamtych lat. A pretekstem do naszego spotkania jest pani najnowsza książka. Biografia Andrzeja Żuławskiego, Żuławski szaman. Przyznaję, że czytając pani książkę, podoba mi się w niej bardzo wiele elementów. Z jednym wyjątkiem. Za wyjątkiem głównego bohatera. Niewątpliwie jest tutaj bardzo duża praca redaktorska, bo w moim odczuciu bardzo trudno oddać tak skomplikowany charakter, tak powiedziałabym mocny, trudny, a wręcz patologiczny charakter, tak żeby czytelnik miał odbiór pełnej postaci. W tej książce się to udało. Czy można by powiedzieć, że Andrzej Żuławski dał się lubić jako człowiek? Ja myślę, że Andrzej Żuławski był różny. Postać budowałam rozmawiając z jego przyjaciółmi, z rodziną, z kobietami, z którymi był związany. I on był różny. Od razu powiem, że nie łączyła nas żadna prywatna znajomość towarzyska. Znałam go 20 lat. Spotkaliśmy się w ciągu tych 20 lat pięciokrotnie w trakcie wywiadów. I ja te wywiady bardzo miło wspominam, ponieważ on jakiś był dla mnie łagodny, powiem, bo jak słyszałam i też widziałam, jak zrywał wywiady, jak wychodził ze studia telewizyjnego, jak potrafił być nieprzyjemny dla dziennikarzy, co czasem właśnie można było odczytać z wywiadów, to byłam zaskoczona właśnie jego takim pozytywnym stosunkiem. Nie wiem, myślę, że się szanowaliśmy oboje jako rozmówcy. Natomiast stworzenie tej postaci było niezwykle trudne i kiedy właśnie pytałam różnych jego znajomych, chcąc się umówić z nimi na rozmowę, to mówili mi, o Andrzeju Żuławskim biografia to jest w ogóle niemożliwe. To jest niemożliwe do napisania. Lucjan Śniadower, który mieszka we Francji od lat, a który chodził do szkoły TPD tutaj w Warszawie z Andrzejem przez kilka lat, powiedział mi, ależ to się pani nie uda, bo to był człowiekiem, ale dlaczego? Ponieważ to był człowiek o wielu twarzach. Był sfinks, mówi. Nie, nawet nie sfinks. To był człowiek o wielu twarzach i naprawdę ujęcie tego wszystkiego jest niemożliwe. Także no, też powiedział mi Janusz Olejniczak, nasz wybitny pianista, który grał Chopina w Błękitnej Nucie. Powiedział mi, że to on decyduje, Andrzej Żuławski decyduje o wrażeniu, jakie wywrze na swoim słuchaczu, odbiorcy, na kimś, z kim się spotka. Że to on decydował, czy będzie diaboliczny, czy będzie miły, czy będzie sympatyczny. Że to wszystko było jak gdyby wyreżyserowane. Więc trudne to było. I ja podeszłam do tego z takim wielkim szacunkiem wobec tej postaci. I osoby, które czytały tę książkę, to mają różne wrażenia. Pani mówi, że go nie lubi, ale na przykład moje znajome dziennikarki, którym dawałam fragmenty do oceny, a które potem przeczytały całość, mówiły, że ja go bronię. Że to jest tak, że ja piszę o nim coś, co może się nie spodobać wszystkim. To znaczy piszę, opisuję jakąś sytuację niekorzystną dla niego z punktu widzenia naszych ocen, a zaraz potem go bronię, więc ja starałam się go bronić w tej książce. Nie wiem, czy mi się to udało. Mówi się często, że są aktorzy, którzy nie potrafią wyjść z roli. Żuławski był także aktorem, ale był przede wszystkim reżyserem. I teraz zastanawiam się, czy on również reżyserował swoje życie? Reżyserował życie swojej rodziny, swoich bliskich, swoich synów. I to było okrutne. Tutaj w mojej książce są 3 rozmowy z synami. W ogóle ta książka mnie bardzo wiele kosztowała, naprawdę. To kolejna moja, bodaj 5. Ale tyle jak gdyby stresów, ile ja przeżyłam w związku z tym, tyle przeróżnych, a także i bardzo przyjemnych sytuacji, dlatego że ludzie, których spotykałam, byli naprawdę bardzo ciekawi. Więc wszyscy mówili, no to w ogóle jest bardzo, bardzo trudne. Natomiast to, co mi opowiadali synowi, właśnie nawiązując do tych wypowiedzi synów, bardzo się bałam,
czy mi się uda ich wszystkich zebrać, czy uda mi się z nimi umówić, dlatego że każdy mieszka gdzie indziej. Ksawery mieszka w Polsce, ale Vincenty, Vincent we Francji nazywany mieszka we Francji albo w Anglii, bo i tu, z kolei Ignacy w Stanach. I szczęśliwie udało mi się to wszystko. Natomiast no, ich życie, życie bliskich nie było łatwe. Zwróciłam uwagę na pewien fragment dotyczący tego, co się właściwie stało z rodziną po śmierci Żoławskiego. Jak nagle okazało się, że rodzina może się ze sobą spotykać, już nagle nie jest skłócona, bo właśnie nie musi odgrywać pewnych ról. Dla mnie to było dramatyczne. I ja powiem pani, że dla mnie Andrzej Żoławski jest taką tragiczną postacią. To jest tragiczna postać, ponieważ był naprawdę wybitnym twórcą, miał fantastyczną wyobraźnię, był wizjonerem, tworzył obrazy takie w filmach, jakich naprawdę można szukać bardzo długo, choćby na Srebrnym Globie, gdzie są przepiękne po prostu kadry z tego filmu. A z drugiej strony właśnie rodzinę ustawiał, każdy dostawał jakąś rolę, brat taką rolę, bratanek jeszcze inną, synów też traktował. No, to wszystko jest wstrząsające, to co on robił. I też musiał się z tym, to wszystko do niego wracało. Teraz gdzieś przeczytałam wywiad z Ksawerym, który mówi, że to wszystko, co się stało po nocniku, ta cała sprawa sądowa, która go załamała i która go kosztowała mnóstwo pieniędzy, że to jest karma, która do niego wróciła za to wszystko, co on zrobił właśnie najbliższym. A propos synów, ja nie chcę zdradzać bardzo mocnego zakończenia pani książki, ale tam pojawia się nawet taka dramatyczna, wstrząsająca puenta związana z najmłodszym synem reżysera, a która wynikła już po pani rozmowie. Ale właśnie w związku z tym pojawia się pytanie, bo zwykle, myśląc o rodzicach, zastanawiamy się, co matka albo ojciec dają swoim dzieciom, co przekazują. Czy w przypadku Żoławskiego nie powinniśmy raczej zapytać, co on odebrał swoim synom, czego ich pozbawił? To trudne pytanie. Ci synowie też się z tym w tej chwili noszą, z tym co dostali od ojca, co on im zabrał. Każdy z nich inaczej. Inaczej, bo na przykład jak rozmawiałam z synem, który mieszka w Stanach, ja mówię, że no właśnie, ale Ksawery się zaprzyjaźnił później pod koniec z ojcem. Na co on mi odpowiada, zaprzyjaźnił się, raczej to były rozmowy dwóch reżyserów o filmach, więc to ich połączyło. A z drugiej strony też pada wypowiedź brata Andrzeja, Łukasza, jego młodszego brata, który mówi, życzyłbym wszystkim rodzicom, żeby mieli takich synów, jakich ma Andrzej. Tak, bo faktycznie wszyscy są zdolni, wszyscy są mądrzy, wszyscy są utalentowani, w różnych kierunkach podążają. Natomiast na pewno zostali skrzywieni przez ten brak ojca. To jest bardzo trudne, ale też trzeba mu powiedzieć o stosunku Andrzeja do jego rodziców, który też był szczególny. I tam, jeżeli pani czytała, no to bardzo dramatyczne też są te jego rozważania. On się całe życie właściwie wadził z tymi rodzicami, głównie z ojcem. On pod koniec życia już tam w takiej książce wydanej po francusku, która jeszcze się u nas nie ukazała, to jest mój testament napisany po francusku, on pisze pod koniec życia swojego życia. Zacząłem rozumieć ojca i trochę mu zacząłem pobłażać, jak gdyby zrozumiałem jego postawę. Bo przez całe życie nie mógł znieść tego, że ojciec się zaprzedał komunistom po II wojnie światowej. On chciał mieć ojca bohatera. Nie miał takiego ojca bohatera, bo ojciec był dyplomatą. Żeby być dyplomatą, no to trzeba było być w PZPR-ze, prawda? I to rodziło taki sprzeciw u Andrzeja, u młodego człowieka wrażliwego, bo on był bardzo wrażliwym człowiekiem. Z kolei matka, która powinna być, no mamy te wzorce matki, prawda? I dla niego był ten wzorzec takiej świętej dziewicy, matki, prawda? I tu się okazało, że matka jest kokieteryjna, że lubi tańczyć, że lubi się bawić, że lubi, jak ją otaczają mężczyźni. Więc to wszystko było bardzo skomplikowane i jest w nocniku takie zdanie, które bardzo mnie uderzyło, kiedy on pisze tak, gdyby ktoś mi powiedział, co byś chciał zmienić w swoim życiu,
to odpowiedziałbym, chciałbym urodzić się kiedy indziej i mieć innych rodziców. To doskonale potwierdza to, co mówi jeden z pani rozmówców, który mówi, że w rodzinie Żuławskich właściwie dzieci nie są traktowane jak dzieci. Tak. To mówi Błażej Żuławski, to mówi jego bratanek, który, jak mi powiedziała Ewa Żuławska-Bogacka, stryczna siostra Andrzeja, powiedziała mi, że Błażej dostał stygmat od Andrzeja, ale i wiele dobrego. No i Błażej, rzeczywiście, to bardzo ciekawe są jego przemyślenia, bardzo ciekawa to młody człowiek, bardzo ciekawa była ta rozmowa, ponieważ on stwierdził, że on właściwie więcej dostał od stryja, czego dostał więcej, może takich kopniaków intelektualnych, niż by się mógł spodziewać i że pomimo to, że był tak traktowany, bo i tam dostał po łapach i nie chcę już tu opisywać sytuacji przeróżnych, jakich doświadczył ze stryjem, to jednak wiele mu zawdzięcza, właśnie w sensie intelektualnym. Ale co ciekawe, on właśnie z tym Błażejem spędzał więcej czasu i poświęcał mu więcej czasu niż własnym synom. To jest bardzo ciekawa rozmowa właśnie z tą postacią, która nie tylko podkreśla wady, ale też właśnie zalety. Jako jedna z nielicznych właściwie poza Sophie Marceau, która jest w stanie pokazać nam Żuławskiego jako dobrego człowieka, który daje jakąś wartość innemu człowiekowi. Nie tylko odbiera, nie tylko potrafi krzyczeć. Czego znowu odrębnym przykładem są właśnie współpracownicy Żuławskiego. Bo on jako reżyser jednak, to jest mój odbiór tego tekstu, on niesamowicie wysysał z ludzi energię. On doprowadzał ich na skraj takich emocji, i to bardzo ciężkich emocji. Tak jak Adjani. Jak Adjani w Opętaniu. No i wielu artystów, którzy pracowali z Żuławskim, przypociło to spotkanie zachwianiem psychiki. Niektórzy nadal nie chcą o tym mówić, nie chcą wspominać. No więc geniusz czy szaleniec? Kogo było więcej w Żuławskim? No, ale wie pani, że to bardzo często się łączy. Starałam się, żeby ta szala się równoważyła. Starałam się być, jak pani powiedziała, obiektywna, aczkolwiek obiektywizm właściwie też nie istnieje. Cóż to jest obiektywizm, prawda? To jest suma subiektywizmów i wyciągnięty z tego jakiś licznik, jakaś dana, jakaś jakość. Także starałam się go opisać sprawiedliwie, może takiego słowa użyję. Nie przeważała tutaj u mnie szala szaleństwa, czy nie. No jest też, w tej książce pojawia się alkohol. I wyobrażam sobie, że można byłoby napisać książkę skandalizującą, prawda? I wybić ten alkohol na pierwszy plan. I mój Boże, alkoholik w ogóle pił bez przerwy. Dziennikarz, który ze mną robił wczoraj czy przedwczoraj rozmowę, opowiadał, jak był na spektaklu według na Srebrnym Globie w Warszawie. I Żuławski siedział koło niego, cały czas pociągał whisky z butelki i krzyczał do aktorów: hej, ty tam, stań, co ty robisz? Ty się przesuń, a ty głośniej mów. Więc oczywiście można byłoby zbudować historię z takich obrazów, ale ja pamiętam, co on powiedział. Powiedział w jakimś momencie, że alkohol jest erzacem samobójstwa. I to w jego przypadku, myślę, że to było prawdziwe, co on mówił. Że to jest tak, że jak popatrzymy na to, to jednak te wielkie emocje, te, które towarzyszyły mu głównie przy kręceniu filmów, wymagały jakiegoś później rozluźnienia. Bardzo często tak jest. Popatrzmy na środowisko artystyczne. Czy był szaleńcem? Nie, był po prostu sobą. W pani książce znalazłam inne słowa Żuławskiego, które pozwolę sobie przytoczyć. Nigdy nikogo nie kochałem i nigdy w nic nie wierzyłem. Pary mogą być złe lub zdradzieckie. W kobietach rodzi się tylko śmierć. Są poza tym proste. Jak było z tymi kobietami w życiu Żuławskiego? Kto tu kogo wspierał? Kto kogo niszczył? No myślę, że nie był to łatwy los kobiet, jego partnerek. Nawet jak umawiałam się na pierwsze rozmowy do tej książki i przedstawiałam się rodzinie i pojechałam do brata, do Mateusza i od razu powiedziałam: wie pan, nigdy nie było między nami żadnej zażyłości. To jest tylko i wyłącznie zawodowa znajomość. On mi powiedział: to pani szczęście, że się pani nigdy nie związała. Myślę, że to było niełatwe, ale też proszę zauważyć, że one z nim były dosyć długo. Sophie Marceau 17 lat, Hanna Wolska 9 lat.
Małgorzata Braunek odeszła, prawda? Odeszła wcześniej. Ale to były wszystko poważne, długie związki. Czy on je niszczył? No na pewno nie był łatwym partnerem. Jest tam u mnie taka bohaterka, którą nazwałyśmy wspólnie z nią, zgodziłyśmy się, że będziemy ją nazywać Nelą, ponieważ ona nie chce ujawniać swojej tożsamości, która opowiadała rzeczy, nasze spotkanie było w ogóle niezapomniane dla mnie, tragiczne w sumie, dramatyczne, ale opowiada o nim również piękne rzeczy. Opowiada o nim, jak razem gotowali, jak tworzyli książkę kucharską, jakie potrawy tam przyrządzali w tej książce, jak ona to zapisywała, jak tam były kartofelki jakoś tam nazywane właśnie też zabawnie. Była miruta a la bieruta, był na przykład przepis na ser owczy i co trzeba zrobić, żeby ten ser owczy otrzymać w Polsce. Opowiadała o tym, jak on śpiewał, jak grał na harmonijce ustnej, jak przedstawiał, jak odstawiał teatr, scenki filmowe. Więc potrafił być też ujmującym człowiekiem. Tak jak powiedział właśnie Janusz Olejniczak, że to od niego zależało, jakie wrażenie wywierał. No a później historia Neli też potoczyła się tragicznie, ponieważ została przez niego uderzona. I bardzo to, no to myślę, że każda kobieta po prostu w takiej sytuacji ma różne czarne myśli. I Nela bardzo to przeżyła. Natomiast zaraz mi powiedziała, ale to była moja wina. Ja na nią spojrzałam i mówię, jak to? Jak to? Bo kobiety bardzo często siebie obwiniają. Więc no, różne tutaj można stosować, jako mężczyzna mógł stosować różne manipulacje, różne manewry w stosunku do kobiet. Natomiast czy nikogo nie kochał? Nie wiem. Akurat w tym miejscu powiedział, że nigdy nie kochałem. Ale bardzo często wspomina, idealizuje swoją pierwszą miłość, czyli Ewę Tuwim. I pisze, że to była jego jedyna miłość. Potem w innym miejscu pisze, że Małgosia Braunek to była jego jedyna miłość. Potem gdzie indziej, że Sophie Marceau, zresztą poświęcił jej 5 książek. Ona jest w 5 książkach pod różnymi tutaj hasłami. To się nazywa się przeróżnie. Raz się nazywa Karenina, raz się nazywa Anna Karenina. Przeróżne są te określenia, ale to zawsze jest ona. Więc myślę, że dużo też było pozy w tym jego pisaniu, ale też jednocześnie no, był mizoginem. Żuławski był autorem 27 książek. Tworzył w nich mity, kreacje, prawdy albo półprawdy o swoich związkach. Przede wszystkim obrażał tam i kobiety, swoich przyjaciół, koloryzował. Czy pani zdaniem to był świadomy zabieg wynikający z jego natury? Czy robił tak, bo bardzo chciałby, żeby jego życie tak wyglądało? Myślę, że różne tutaj decydowały o tym czynniki. Ja bym w ogóle nie chciała dawać tu etykietek żadnych takiej osobowości jak Andrzej Żuławski, bo jednak wciąż jest dla mnie postacią żywą. Dla mnie on jest wciąż żywy. Zresztą wie pani, że kiedy umawiałam się z różnymi osobami i spotykałam się, to oni wszyscy mówili, Andrzej jest i dopiero potem zmieniali na był. Dlatego, że on przez to takie odosobnienie, przez to, że mieszkał daleko od Warszawy, no nie tak bardzo daleko, ale tak by się wydawało, to sprawiał wrażenie takiej stałej obecności. Więc oni myśleli, że on ciągle jest, że jest z nimi. Był, niewątpliwie był trudny. Też rozmawiałam z Tomkiem Jastrunem, nie wiem, czy to się akurat znalazło w książce, bo Tomek, psycholog taki właśnie i w swoich książkach oczywiście bardzo tak głęboko wchodzący, rozmawiał z Andrzejem i mi mówi, że opowiada mi właśnie, że powiedział, wiesz co Andrzeju, ty nikogo nie kochasz. A Żuławski mu odpowiedział, masz rację, zgadłeś, ale nikomu o tym nie mów. Żuławski, tak doceniany na świecie, uhonorowany najwyższym odznaczeniem we Francji, cały czas jednak szukał tego docenienia, tego szacunku tutaj, w Polsce. Czy pani zdaniem wynikało to z patriotyzmu, być może przywiązania do kultury, a może po prostu egocentryzmu? Ja myślę, że to był jego prawdziwy patriotyzm, bo właśnie, no powiedzmy, kiedy wszyscy reżyserzy polscy w tamtych czasach marzyli o tym, żeby wyjechać na Zachód. Zachód był czymś magicznym, w ogóle cudowną krainą, gdzie każdy pojedzie, natychmiast zrobi karierę i zarobi sobie na Porsche, willę, nie wiadomo jaką i będzie cudownie żył. On
tym czasie przyjeżdża do Polski. Przyjeżdża do Polski, melduje się w mieszkaniu rodziców swoich na Marszałkowskiej i zaczyna wieść życie, polskie życie. Dlaczego to zrobił? No, można się zastanawiać, ale on bardzo podkreślał to, że jest Polakiem, że stąd jest jego ród. Zresztą pierwsza nasza rozmowa w życiu, jaką przeprowadziliśmy, mój pierwszy wywiad z nim w 96 roku był. I wtedy przyjechał do Polski przygotowywać produkcję Szamanki, która też ta produkcja wkrótce ruszyła. Natomiast my rozmawialiśmy o rodzie. O właśnie o Juliuszu Żuławskim, o Jerzym Żuławskim, o Wawrzyńcu, o całej tej rodzinie fantastycznej, o jego ojcu. I on powiedział, że właśnie on się czuje tutaj u siebie. Czuje się tutaj u siebie, bo on stąd jest. To jest ważne, takie poczucie tożsamości. No a jak był traktowany? To wie pani, no różne były tego przyczyny. Ten siermiężny socjalizm, ta epoka gomułkowska, w jaką on trafił, kiedy tu przyjechał, no to były straszne czasy, okropne czasy. To, że dano mu kręcić filmy, ale potem te filmy, na przykład trzecia część Nocy miała tylko 8 kopii. Kazano mu ją w ogóle, Wajda mu radził, żeby ją przemontował, tę trzecią część Nocy. Później Diabeł w 72 roku został zatrzymany w ogóle i trafił na 16 lat na półkę. Później na Srebrnym Globie przerwana produkcja. Więc no, to bardzo, bardzo mu podcinało skrzydła. I kiedy rozmawiałam z Michałem Komarem, który przyjaźnił się z Andrzejem przez wiele lat, aczkolwiek przyjaźń to jest też szczególne, bo trudno było się z nim przyjaźnić. Michał Komar powiedział mi, że kiedy go zapytałam, dlaczego właściwie Wilhelmi tak się mścił i dlaczego mu przerwał tę produkcję, powiedział, ponieważ nie mógł znieść tak eleganckiego mężczyzny, jaki był Andrzej, tak wytwornego, tak, z tak wielką ogładą i tak wykształconego. On po prostu nie mógł tego znieść. No więc... przerwano mu. Krzysztof Zanussi z kolei mówi, że to był wynik, znaczy, że Wilhelmi chciał pokazać, kto rządzi w polskim kinie, bo on objął chwilę wcześniej właśnie Ministerstwo Kultury i chciał pokazać, kto tu rządzi. No więc on rządzi i przerwano. Jak to było z tymi innymi reżyserami, których opisywał Żuławski w swoich książkach? Bo on poświęcał im też dużo miejsca. A niejednokrotnie były to opinie bardzo negatywne. Ja kiedyś zapytałam o to. Właśnie zapytałam, dlaczego, bo to zwłaszcza w Nocniku. On tam nazywa Agnieszkę Holland ciocią, miłą ciocią, która była świetną scenarzystką, ale kręci kiepskie filmy, na których on nigdy nie mógł wytrwać do końca. Krzysztof Zanussi dusi swoje filmy krawatem. Na Zapasiewicza, Jenglerta nie da się patrzeć. Więc ja go zapytałam, dlaczego on tak obraża tych ludzi, którzy w końcu mają zasługi i są świetni. Na co odpowiedział mi, ponieważ jestem szczery, ja tak naprawdę myślę, oni mnie nudzą, ja nie mogę na to patrzeć. Więc mówię, Agnieszka Holland, fantastyczna kobieta, która pomogła wielu artystom na Zachodzie i pisała fantastyczne scenariusze, ale ja na żadnym jej filmie nie wysiedziałem do końca. Więc nie wiem, no pewnie było w tym dużo jakiejś przekory, ale także i takiej wolności wypowiedzi. On zawsze mówił to, co myślał, to, co chciał powiedzieć. Bardzo lubił burzyć, gdzieś tam wkładać jakąś gdzieś igłę, żeby kogoś ukłuć. I Andrzej Jaroszewicz mówi, no już przestań walić tym młotkiem. Nie wal tych wszystkich ludzi po głowie młotkiem. Na co Andrzej mu odpowiedział, ale ja muszę. Zapewne Żuławski nie byłby zachwycony pani książką. No tak, bo myślę. On bardzo lubił komplementy. Tak. Czy pani się nie obawia, że on przyjdzie z tą swoją rózgą, że albo się pani przyśni, albo da jakiś sygnał, znak, wyrazi swoje niezadowolenie? Ja postrzegam to tutaj na obwolucie, na ostatniej stronie okładki. Jest cytat z jego wywiadu, który ja wybrałam i poprosiłam, żeby go wpisać, bo to jest właśnie odpowiedź dla Andrzeja Żuławskiego, który byłby niezadowolony. Otóż Andrzej Żuławski powiedział tak. Życiorysy są jedynie tym, czym są, niczym więcej. To jest tylko mięso dla jakiegoś boskiego tygrysa i nie należy z tego budować pomników. Nie należy uprawiać brązownictwa. To jest moja odpowiedź dla Andrzeja Żuławskiego. A odpowiedzi udzieliła państwu pani Aleksandra Szarłat,
autorka książki Żuławski Szaman. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. A ja zachęcam Państwa do przeczytania książki i wysłuchania publikowanych pierwszy raz w formie dźwiękowej archiwalnych rozmów z Andrzejem Żuławskim. Na odtworzonej w studiu Agory analogowej mikrokasecie przetrwało nagranie z 2008 roku, w którym Andrzej Żuławski opowiada Aleksandrze Szarłat o swojej rodzinie, kobietach i domach. Zapraszam też do wysłuchania fragmentów rozmów z synami Andrzeja Żuławskiego, Ksawerym, Wincentym i Ignacym, zarejestrowanych już po śmierci ojca. Marta Greliak-Telesińska. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Kiedy byłam u pana ostatnio, było to, jak pamiętam, tu w tym miejscu siedziałam na tej kanapie 7,5 roku temu przed premierą Wierności. Mówił pan o tym, że ma wielki apetyt na życie. Czy tak jest nadal? Czy ten apetyt przetrwał? Oj, tak. No. Znaczy, widzi pani, z jednej strony miło mnie, że pani pamięta tą kanapę 7 lat temu, z drugiej strony coś mnie tkwiło, cholera, przez 7,5 roku nic się nie zmieniło, ta sama kanapa, ale też ta sama pani Ola i ten sam ja. Czyli na tym polega cała równowaga, to ekwilibrium życiowe, że żeby zmieniać, ale nie za pomocą rewolucji, a za pomocą ewolucji, żeby to się zmieniało, ale powoli, żeby zmieniało się w jakąś stronę, moim zdaniem, zawsze dodającą się do siebie, pozytywną. Znaczy, co się przez tych 7,5 roku zmieniło? No, zmieniło się to, że ja się zestarzałem po prostu nieco, jak my wszyscy, ani nie. Mówi pan, co wszyscy odczuwamy upływ czasu. Ale ja odczuwam go też bardzo pozytywnie, ja to lubię po prostu. I przez te 7 lat właściwie zajmowałem się głównie pisaniem książek. W tej chwili jest ta czwarta na rynku. Także doglądaniem tego tłumaczenia na języki zachodnie, bo to jest ważny dla mnie punkt, jedną z większych katastrof naszego życia literackiego i naszej nieobecności w świecie, w sensie literatury, jest to, że nie ma tłumaczy, a ci, co są albo niezmiernie nieliczni, to znaczy jak jeden w Niemczech nie przetłumaczy lub jeden we Francji, to reszta się po prostu nie nadaje. I to jest jakaś masakra zupełna wykonywana. Padł ofiarą tego świetny pisarz Tadeusz Konwicki. Otóż Milan Kundera... Otóż Milan Kundera trafił na doskonałych tłumaczy, ponieważ sam żyje na Zachodzie i bardzo tego pilnuje. A książki jego nie są ani lepsze, ani gorsze od książek pana Tadeusza i to mogłoby być porównywalne. Otóż nie jest, bo nikt nie wie, kto to jest Tadeusz Konwicki. Mam siwe włosy. Takich reżyserów na świecie, co robili filmy niezupełnie komercyjne, ale jednak oglądane przez dużą ilość ludzi, więc nie są w jakimś getcie takim dla intelektualów, artystów. Jest niewielu. Niewielu zostało. Nie wszyscy. Myśmy wszyscy umarli. A matka, wracając do Warszawy, ta pierwsza wiadomość była, mówiła mi zawsze, wiesz, znowu wszyscy umarli. I w tym jest coś śmiesznego, ale prawdziwie. W związku z tym, że ponieważ jestem z tych niedobitków, to jeszcze naprawdę 6, 7, 8 razy w roku zgadzam się jeździć po świecie i przewodniczyć z jakimś jury, jakimś festiwalom. I to w najróżniejszych miejscach, od Moskwy po jakieś tam bardzo mało znane, ale bardzo ciekawe, fajne festiwale. Zwłaszcza te które dotyczą twórczości ludzi młodych. Mnie to bardzo interesuje, pasjonuje. Co oni wykonają, co to będzie dalej. Jeszcze żyję, jestem żywy, chcę się dowiedzieć. Od starych tego się nie dowie, od młodych się dowie. Słuszne czy nie, to jest ciekawe. No, więc bardzo dużo wciąż podróżuję, jeżdżę i właściwie dni są wciąż za krótkie. No dochodzą jeszcze takie rzeczy jak życie prywatne, mam trzech synów przecież. No, właśnie wczoraj odprowadziłem na lotnisko najmłodszego, który wyjeżdżał z wielkim takim smutnym serduszkiem, bo był za krótko, chciał pozostać dłużej drugim. On był tylko tydzień. A leciał prosto z Nowego Jorku, tylko się przesiadł do Europy na samolot. Czy wracał od brata? Proszę? Czy wracał od brata? Nie. Bo pana, a Ignacy? Ignacy z San Francisco. San Francisco. Tak. Nie, on z mamą postanowili we dwójkę spędzić po Wigilii te kilka dni świąt w Nowym Jorku. Mama mu zafundowała. Natomiast
szczególnie wtedy jakoś barwnie, wesoło i ciekawie. On nigdy nie był w Nowym Jorku. Ładnie zrobiła, fajnie, stać ją, proszę bardzo. No. Ale wolał potem, jak przyjeżdżałem, to wjechaliśmy z lotniska, mówi, jeszcze wieczór, bo mówi, tato, ja zapomniałem, że jest płasko w Nowym Jorku. A jak wyjeżdżał, to mówi, Boże, jak to jest fajnie, jak chcę zostać, więc ta płaskość też ma swoje. No, spędzał tutaj dużo czasu. On dużo czasu spędzał, więc właściwie albo ja jeżdżę tam, albo on, tylko że jest tu we wszystkie wakacje, jakie ma w ciągu roku, czyli 4 razy do roku minimum. Bardzo jest tu wżyty, zżyty, mówi po polsku lepiej ode mnie. Naprawdę? A korytarz już pamięta? Korytarz? Już tak. Pani Andrzej, kiedy byłam właśnie ostatnio, to on miał 6-7 worek, czy może niech będzie. Miał, szkoda czasu na wyrzucanie worków. Miał 6-7 lat i bodaj miał odrę albo coś miał takiego. Tak, pamiętam, że tam chodził do tamtego pokoju, przechodził. Proszę powiedzieć, czy ma dalej swój pokój i czy on jest w niezmienionym kształcie? Nie, no właśnie mówiliśmy o tym, co się zmienia, co się nie zmienia. Czasem wpadam w taki amok, że coś za dużo jest tak samo i przestawiam meble. No tu jeszcze nie udało mi się ruszyć kanap w tym pokoju, w którym pani jest, ponieważ one są utylitarne. Znaczy tak jak staną, to mi służą do czegoś. Jak je przestawię, to będzie gorzej. No to też wynikło nie samo z siebie. Ale w pokojach tak, przemeblowuję, bo pokój jest przestawiony zupełnie, bo już jest małym berbeciem, bo teraz mam potrzebuje, więc ma swoje potrzeby, ma swój salonik, tam przyjmuje swoich gości. A czy pokój jego matki pozostał? Jest na górze, tak. Niestety, tam nie zmienił? Nie. Pani Andrzej, kiedy pan pomyśli o słowie dom, w jednej z pana książek znalazłam takie sformułowanie, że domy traktuje na równi jak z członkami rodziny. I podobnie jak psy, tylko jeżeli jest je dla kogo mieć. Nie, w listach, w biletach. Tak. Było dużo domów. Tak. To bardzo ładnie jest ten zbiór. Bardzo ładnie, naprawdę. Z wielką przyjemnością. Chodzi o Francję właśnie. Z wielką przyjemnością. Teraz, w przyszłym miesiącu, lubię. To jest styczeń, lubię. I właśnie, proszę powiedzieć, kiedy pan tak myśli o tych zacnych członkach swojej rodziny, o ich domach, ile domów pan pamięta? O, wie pani, historia rodowa moja jest historią dość taką rdzennie polską, w tym sensie, że po każdym kataklizmie, jaki nawiedzał naszą ojczyznę, czy to myśmy go wywoływali, czy też na nas najeżdżano i nam to przykładano, to nasza rodzina traciła dom, włości, mienia i zaczęło się gdzieś, bo żuławscy nie są od żuław wiślanych, tylko prawdopodobnie od żuław łotewskich, litewskich, jak się nazywa, Dźwina, też ma swoje żuławy, prawdopodobnie, bo stamtąd się przenieśli pod Kraków. I po I wojnie światowej cały majątek został totalnie, tam odbyła się jedna z gorszych bitew w ogóle I wojny światowej w Galicji. Został kompletnie zniszczone wszystko. Po II wojnie światowej no, wyrzucono nas ze Lwowa, więc wszystko tam zostało. I dwór rodzinny został, opisuje to zresztą, bo ojciec tam jeździł na polską granicę, wdrapywał się na taki pagór i z tego pagórka było widać, znaczy do liści widać przez jakieś tam drzewa i ten dwór, w którym Ukraińcy, a przedtem Sowieci, zrobili jakąś szkołę. Liceum czy szkołę, już sam nie wiem, nie wiem. Więc za każdym razem ta rodzina zaczynała od nowa. Może też dlatego te domy są dla mnie takie ważne. A to nie znaczy, że się nie przeprowadzałem. Kiedyś z Osią jeszcze obliczyliśmy, że w samym Paryżu myśmy się przeprowadzili 13 razy. A jednak zawsze był ten dom de Fromu, moja farma pod Paryżem, czy prawda, nazywam, ale w samym Paryżu się przeprowadzaliśmy bardzo często. Potem miałem taki dom w Normandii, nad morzem, jak się okazało, że mały ma alergię na różne rzeczy i trzeba mu powietrza. No to była ruina totalna, ruinacja totalna, bo to kosztowało drogo, trzeba się było na wiele lat dotyczyć, ale było warto. No i Zosia kupiła z kolei taki dom na południowym na zachodzie Francji, gdzie kręciliśmy Sophie Mosotenie, to odkryliśmy tą okolicę, która jest może najpiękniejsza w ogóle Francji. I tam z kolei, ponieważ ludzie stamtąd wyciekają, tam nie ma pracy żadnej, a rolnikom się płaci za to, żeby nie rolnikowali, prawda? W całej
Europy Zachodniej, bo tam się kupowało za bezcen. Myśmy kupili takie dwa wzgórza, trzy domy, krajobraz w ogóle bez kreski zamysłowej, nie wiem, cenę jednego średniego mieszkania w tej chwili w Warszawie. Także domy były zawsze bardzo ważne, jak pani pamięta z tego, co tam się pisać. I do tego domu tutaj, w Starej Miłosnej, ja wiem, przywiązałem się szczególnie, po prostu jest tu wyjątkowo spokojnie. Tu nie ma tego wielkomiejskiego bajzlu, który opanował Konstancin, Milanówek, Podkowę, nie ma tych bogaczy, którzy tam się rozpierają w tych willach. Zapewne zobaczyłem willę pana Urbana z takimi wieżycami dla tych, którzy z karabinami na rogach. No to jest przecież koszmar. To po co się wnosi z Warszawy. A tu mieszkają zwykli ludzie jednak dookoła. Jest, jak się idzie do sklepiku, to jest normalny sklepik. Jak się rozmawia z kimś na ulicy, czy listonoszem, to nie po to, żeby wziąć plotę o jakiejś pani lekkich obyczajów z Warszawy, coś powiedziała, tylko Kowalski złamała nogę, prawda, była na cmentarzu przed szkole. I to daje duży oddech, zatem ja tu bardziej czuję Polskę niż gdziekolwiek indziej. Mam pewien taki ból żal do tego, że mało przekazu nastąpiło między Żuławskimi. Doszły jakieś po prostu, nie wiem, rodowe, powiedzmy, niesnaski w tym wszystkim i dzieci wszystkie narodzone po 70 roku jakby gdzieś były odcięte w ogóle od naszego korzenia, tak? Dopiero kiedy ojciec zmarł, to cała wielka rodzina jednak Żuławskich postanowiła zrobić pierwsze swoje walne spotkanie, tak? I my się wszyscy gdzieś tam znamy, ale no tak generalnie nie utrzymujemy żadnych, praktycznie żadnych kontaktów, tak? I dopiero się to narodziło paradoksalnie tak, w momencie odejścia ojca. Wcale nie rodziny. I w związku z tym, nie wiem, mam wrażenie, że te żuławskie meteory tak parły do przodu, że te dzieci albo się łapały, albo nie. Na pewno moja nauka od ojca jest płynie taka, że żyj i pozwól żyć innym, tak? No po prostu ojciec tego nie umiał, tak? Nie pozwalał ludziom wokół siebie żyć innym życiem niż jego własne, tak? A też nie dopuszczał do końca do tego swojego życia. Czyli ta osoba mu towarzysząca w momencie znajdowała się w pewnej próżni jakby nieistotności swoich argumentów, swoich przekonań, bo ojciec i tak miał lepsze te argumenty i ważniejsze i tak dalej, i tak dalej. Co podowodowało takie, no, że w każdym z nas, myślę, i w moich braciach, i w Zośce, i w mojej mamie, i w Karce, i ten, to jest deprecjacja swojej własnej wartości. No i po prostu nikt nie mógł tego wytrzymać, tak? No jakby nikt nie był w stanie mu dotrzymać kroku, no. I myślę, że taki był jego wybór, żeby na końcu być sam. Poza tym był na tyle autorytarnym człowiekiem, reżyserem w każdej dziedzinie, że tak powiem, nawet w reżyserowaniu życia rodzinnego, że on nadawszy rolę wszystkim współczłonkom jego życia prywatnego, on tych ról już nie zmieniał. Wydaje mi się, że wraz z jego śmiercią to te role się skończyły. I dlatego mogliśmy się spotkać wszyscy, bo reżyser odszedł. Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora. Powiedz mi, jakie były relacje twoje z ojcem? Takie. Wiem, że różne, na pewno różne, bo wiesz co, on pisze o tobie, ja czytam książki, bo ja czytam wszystkie jego książki. I on pisze o tobie o ukochanym synku. Mój ukochany synek położył główkę na poduszce. Tak, mi się wydaje, że tak generalnie ojciec miał późno. I był taki starszą osobą po prostu i był taki miększy. W sensie, że już nie był taki młody i pełen ognia. Tak, zawsze miał ogień, żył z tym do końca życia, nie? Ale nie był taki jakby... Był bardzo kochany, bardzo miły, bardzo trudny też. To wszystko tak... Się mieszało. Razem to było wszystko się tak mieszało. Wie pani, to była osoba, która um,
musiała mieć wszystko w swoją stronę, nie było inaczej, w sensie, że to było coś niesamowitego, czyli to była osoba, która w ogóle nie zrozumiała, że inne ludzie mają opinię i że ta opinia, nawet jeśli może nie jest aż taka, no nie wiem, no, estetyzowana albo kultura, to jest opinia i czasami trzeba robić kompromis, to on tego nie rozumiał w ogóle. Tego w ogóle nie było w swoim świecie, czyli jeśli to nie było his way, to było straszne, to było głupie, to było i tak dalej, i tak dalej. Czyli to było takie trochę, kiedy szedłeś w tą stronę, która ona była, to była bardzo piękna strona, to była bardzo inteligentna, miła, elaborated i tak dalej. Kiedy szedłeś w tą stronę, to było super, ale kiedy nie, to był no, dyktatorem. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Czuje pan coś w rodzaju takiego braterstwa wobec braci? Uczucia ma pan takie braterskie, czy to jest po prostu... No tak, no. Oczywiście, bo nawet jeżeli tak bardzo się dobrze nie znamy, to mamy coś wspólnego. W sensie, że wszyscy no, dostaliśmy od ojca niełatwe karty. Niełatwe karty. Co to znaczy? Że on nigdy nie umiał być ojcem. Przez 25 lat mieszkałem w Ameryce. Nie jeden raz nie przyjechał mnie odwiedzić. A przecież był w Ameryce. Tak. Pamiętam, byłem w Stanach. Byłem na uniwersytecie. I dostałem od niego wiadomość, że będzie w Los Angeles jakiś festiwal czy coś. To zaprosiłem go, chodź przyjść to na uniwersytet, pokażę ci, gdzie studiuję. No chciałem, wiesz, mieć taki kontakt. Dumny byłem, że w ogóle byłem na uniwersytecie. Chciałem mu pokazać, no, bo zawsze, dla mnie zawsze był takim intelektualistą, więc chciałem jakoś tak mieć kontakt. No, szukałem kontaktu i to był jeden rodzaj kontaktu, którego szukałem. Że chcę pokazać ojcu, jak żyje, że jestem mądry. A on to podkreślał, że jesteś bardzo zdolny, wiesz, w rozmowach. Dumy nigdy nie pokazał wobec synów. Pamiętam, kiedy byliśmy na premierze filmu Sawerego. Chaos? Czy wojna polsko-ruska? Wojna polsko-ruska. Po filmie, no... Staw Sawery, stał ojciec. Wziąłem ojca, powiedziałem, no chyba jesteś dumny ze syna. Mówił, dumny? No, nie no, przecież to nie mój film, jak ja mogę być dumny z tego? Ja powiedziałem, no okej, no to ja jestem dumny, Sawery. Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.